Konferencja Nowy Przemysł 4.0 to jest takie zgromadzenie różnych środowisk, nie tylko przemysłowego, ale tutaj chcę powiedzieć no, bardzo dużego środowiska naukowego również, bo wielu przedstawicieli Politechniki Śląskiej, nie tylko naszej uczelni, ale też innych uczelni z naszego regionu tutaj bierze udział w tym wydarzeniu. Ja jestem już po pierwszym panelu dzisiaj i już w tym pierwszym panelu, w sesji inauguracyjnej, przewijało się bardzo wiele takich zagadnień związanych z rozwojem kompetencji, dostosowaniem kompetencji, dokształcaniem osób, zmiany zawodu, nadążaniem za zmianami technologicznymi, więc tak samo jak uczelnia, układając programy studiów dla przemysłu, nie może robić tego w oderwaniu od przemysłu. Tak samo przemysł, rozwijając technologię, też powinien ściśle współpracować z uczelniami, z ośrodkami akademickimi, po to, żebyśmy po prostu wiedzieli, tak, jakie są oczekiwania. Dlatego takie konferencje jak ta są niezwykle potrzebne. Chcemy rozmawiać o siłach, które kształtują nową rzeczywistość w przemyśle, czyli o wpływie otoczenia, wpływie klienta, wpływie ograniczeń, zasobów, mam na myśli zarówno zasoby ludzkie, jak i zasoby materiałowe, energię. To jest element wpływu, oczywiście również elementem wpływu są zupełnie nowe warunki konkurowania. Mówimy bardziej o kompetycji, czyli współpracy i konkurowaniu, niż takim czystym konkurowaniu. Czyli aspekt wpływu na zmieniającego się otoczenia na przemysł. I teraz odpowiedź, w jaki sposób nowa generacja przemysłu ma na te wyzwania odpowiadać. Targi, które są tutaj, mam dzisiaj okazję oglądać, inspirują. Pokazane szereg rozwiązań, które można wykorzystać. Pojawia się coraz częściej sztuczna inteligencja w przemyśle w różnych właśnie aspektach, ponieważ też te procesy przemysłowe, procesy logistyczne choćby, one są bardzo skomplikowane, już człowiek nie jest w stanie tego robić. Ja mogę podać taki prosty przykład. Google, który jest takim liderem, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, stworzył taki model, który miał sterować serwerowniami Google'a, z chłodzeniem, grzaniem serwerownia Google'a. No i najpierw najlepsi inżynierowie, których Google mógł zatrudnić, a Google ma możliwość zatrudnienia najlepszych na świecie inżynierów, sporządzili jakiś tam plan, jak to powinno działać, a później ta sztuczna inteligencja ulepszyła ten plan o 40%. No, czyli to jest coś, czego człowiek już by nie zrobił, a sztuczna inteligencja potrafiła to jeszcze zoptymalizować. Więc to jest droga, którą później na pewno pójdziemy.